Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym Daily Vlogu. Dzień dobry, kochanie. Witam. Plany na dzisiejszy dzień, a w sumie to na dzisiejszy poranek, były zupełnie inne, ponieważ miałam dla was nagrać taki film pogadankowy, ale stwierdziłam, że wykorzystam dzisiejszy dzień i zrobię coś zupełnie innego. A mianowicie, za moment ja i Max uderzamy w jedno miejsce, gdzie znajdują się dwa sklepy, w których można zrobić szafy i garderoby takie pod wymiar, na wymiar. Wczoraj przygotowałam sobie projekt mojej garderoby i chciałabym sprawdzić, jakie materiały mają w tych sklepach, jaka będzie wycena, jeśli chodzi o jeden i drugi sklep naszych właśnie tych szaf i garderoby. Też dowiedzieć się wszystkiego na temat montażu. Także widzicie, mam trochę do załatwienia, później podjadę na mieszkanko, muszę wymierzyć jeszcze jedną szafę, którą mamy w przedpokoju i zrobić, wziąć pomiary z komórki lokatorskiej, którą będziemy chcieli również zabudować w regałach i nie tylko. Czeka nas trochę do ogarnięcia, więc dlatego też wykorzystamy dzisiaj w pełni ten dzień, a film pogadankowy nagram dla was jutro i pojawi się on w przyszłym tygodniu. Też będzie bardzo ciekawy. Także kochani, życzę wam miłego oglądania. Zabieram was ze sobą. Zobaczymy, ile uda mi się dzisiaj ogarnąć. No i mam nadzieję, że miło spędzicie z nami czas. Kochani, a co ty tutaj od rana będziesz robił? Polipą. Ośmiornicy. Ośmiornicy będziesz robił? Patrzcie, patrzcie. Słuchajcie, coś się zbliża. Coś się zbliża i powiem wam, że nie wygląda to za dobrze. A, będziesz kroił? Czekaj, 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 czekajcie, czekajcie. Polpino, tak? Polpino. Po drodze, po załatwieniu wszystkich spraw, wpadliśmy jeszcze do Lidla i tak sobie pomyślałam, że pokażę wam kilka rzeczy, między innymi moją ulubioną wodę kokosową, którą zawsze stosuję do różnych koktajli, smoothie, jest zdecydowanie najlepsza i gorąco wam ją polecam. Zapas szpinaku właśnie do koktajli, wiórki kokosowe do owsianki. Niestety nie było tych wersji bio, więc musiałam sobie wziąć ten oto dosyć duży woreczek. Ogórki i śmietana do mizerii, mortadella, którą już kiedyś chciałam wam pokazać, ponieważ często pytacie nas o jakieś włoskie produkty, które możemy wam polecić i między innymi właśnie polecam wam tę oto mortadellę. Ona nie do końca jest włoska, tak jak powinna być, ale no właśnie, jest bardzo dobra, my zawsze bierzemy kilka paczek, spróbujcie, bo naprawdę warto, świeża i pachnąca, ale to co chciałam wam pokazać jeszcze, bo być może jeszcze o tym nie wiecie, jeśli nie robicie zakupów w Lidlu, albo też już wiecie o tym doskonale, pojawiły się w sprzedaży takie wielorazowe woreczki, które są w cenie 2,99 za jedno takie opakowanie dwóch woreczków. Ja już sobie je kupiłam jakiś czas temu na przetestowanie i stwierdziłam, że dokupię sobie teraz jeszcze więcej tych woreczków, żeby wreszcie zniknęły te plastikowe torebki na warzywa, owoce i nie tylko. Bardzo dobra inicjatywa, za to ogromny plus dla Lidla, że takie woreczki już się pojawiły. I widziałam też w sprzedaży, w Auchan, przy warzywach i owocach, tam przy dziale z warzywami i owocami, też takie wielorazowe woreczki, nieco większe od tych, troszkę inne jeśli chodzi o materiał i jeden taki woreczek chyba kosztuje około 5 zł. Na tamte się nie zdecydowałam, te sprawdzają się u mnie świetnie, więc jeśli też szukacie takich właśnie fajnych, ekologicznych rozwiązań, to gorąco wam polecam.
A na wieczór Max przygotowuje dzisiaj coś pysznego i widzicie tutaj przede mną bakłażany. Dosyć duża ilość tych bakłażanów, które są już umyte i pokrojone w takie cieniutkie paseczki, zasypane solą. I teraz będą tak przez pół godziny miękły w tej soli, a później pokażę Wam, co będziemy z nimi dalej robić. Kolejny krok to podsmażenie bakłażanów z każdej strony, tak dosłownie przez kilka minut, żeby też zrobiły się właśnie takie chrupiące. Przygotujcie sobie również parmezan, dosyć dużą ilość, i mozzarellę. Jak widzicie, my tutaj mamy już mozzarellę startą, ale może być równie dobrze mozzarella pokrojona w kostkę, no i też będziecie potrzebować pieprz. Jeden z sekretnych składników to jest właśnie sos z ragu, który zrobiliśmy sobie dzień wcześniej, ale jeśli nie potraficie robić ragu, albo też nawet nie macie ochoty robić ragu, wystarczy, że przygotujecie dużą ilość sosu pomidorowego, takiego standardowego sosu pomidorowego, najlepiej z przecieru. Kochani, i co teraz? Odrobinę sosu na spód i będziemy układać warstwy, tak? Melenzane. No, bakłażany. Mozzarella. Więcej. Więcej. Nie, 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 trochę. No. Così metto un'altra volta salsa di ragù. No. E poi un'altra volta si fa melenzane. I układamy znowu warstwy, tak? A i rozgrzejcie sobie piekarnik do 180 stopni. I teraz zasypujemy na wierzchu parmezanem, tak? Teraz pypy. Duża ilość pieprzu. I wkładamy do piekarnika na ile minut? 30 minut albo 40. 30-40 minut. No i zobaczcie, pół godziny później tak wyglądają zapieczone bakłażany z mozzarellą, z parmezanem i sosem pomidorowym. Ponieważ niedługo będziemy się już przeprowadzać, czas najwyższy zabrać się za generalne porządki i sprawdzenie tego, co przywiozę na swoje mieszkanie, a co rozdam Wam, znajomym, bliskim. No i słuchajcie, przygotowałam sobie już tutaj taki karton, takie pudełko, do którego zaraz włożę wszystkie kosmetyki, które jadą ze mną na moje nowe mieszkanie. Pogrupuję, posprawdzam, no i myślę, że za chwilę znajdzie się też coś dla Was. No dobrze kochani, tym razem mam dla Was taki oto piękny czarny liner od Pixi. Do tego dorzucam stick do ust naturalny od Mia w przepięknym różowym kolorze i zostańmy jeszcze na chwilę przy ustach. Będzie to pomadka w odcieniu 260 od Estée Lauder. A teraz przechodzimy do pielęgnacji i coś do włosów. Jeden z moich ulubionych ekstraktów, jeśli chodzi o włosy, skórę głowy, i to jest Bandy Triho Ekstrakt nawilżająco regenerujący. Dorzucam również serum z witaminami od Tony Moly, bardzo ciekawą glikolową maseczkę z Sephory na zaskórniki i nie tylko, coś pod oczy, również z kolekcji tej naturalnej Sephory, krem pod oczy nawilżający i taką mini wersję toniku z witaminą C od Pixi. A dodatkowo jeszcze wrzucę do paczki jakieś mini fajne niespodzianki. No i co? To co zwykle. Zgłaszacie się, komentujecie, zostawiacie komentarz pod filmem. Za tydzień wyniki rozdania w karcie społeczność. Udział biorą osoby, które mieszkają na terenie Polski, ponieważ nie będę wysyłać tej przesyłki za granicę, tylko na terenie Polski. Musicie subskrybować oczywiście mój kanał. No i mam nadzieję, że kolejna osoba ucieszy się z takiej oto kosmetycznej przesyłki.
Dwie godziny później, bardzo proszę, wszystko posegregowane, poukładane, kosmetyki w kartonie do przewiezienia, tak, torby, to co też muszę ze sobą zabrać. Tutaj widzicie karton pełen makulatury, czyli opakowań, które idą do kontenera na papier. No i co? Mogę już powiedzieć oficjalnie, że jeśli chodzi o kosmetyki, mogę się przeprowadzać. Na zakończenie dzisiejszego filmu pokażę Wam jeszcze taki mały urywek z tego, co udało mi się dzisiaj załatwić, a mianowicie odwiedziłam dwa miejsca, które planowałam, jeśli chodzi o wykończenie garderoby, szafy wnękowe, takie szafy wewnętrzne. Tutaj widzicie akurat mały fragment tego, co planuję po jednej stronie mojej garderoby. Taką oto zabudowę wnęki. Bardzo fajnie, powiem Wam, to wszystko udało nam się rozwiązać w obu miejscach. Jeśli chodzi o wyliczenia, jeśli chodzi o projekty i też całkiem cenowo. Na razie Wam nie zdradzę, na jaką markę, jeśli chodzi o wykończenie, jaki sklep się zdecydowaliśmy, który zrobi nam właśnie to wykończenie szafy, te wnęki w garderobie. Myślę, że to wyjdzie w trakcie, będę starała się pokazać Wam, jak to wszystko przebiega, ale powiem Wam, że oficjalnie jestem bardzo zadowolona z tego, co udało mi się dzisiaj załatwić i w przyszłym tygodniu będę zamawiać. No, to chyba tyle, jeśli chodzi o progres w wykańczaniu naszego mieszkania.